Cię do Urzędu Miasta w Kędzierzynie Koźle z prośbą o wsparcie. Miasto odpisało mi. Miastu jest przykro, ale nie ma pieniędzy na własną historię. Kiedy drugi raz poprosiłem o wsparcie, dlatego że zorganizowałem w centrum miasta Kędzierzyna Koźla wystawę zdjęć z tych naszych obchodów. Otworzyłem galerię. Poprosiłem o wsparcie. I tym drugim razem, proszę Państwa, miasto nasłało na mnie policję i próbowało mnie do sądu oddać. Ja mówię o faktach. Mówimy o faktach, faktach, jeszcze raz faktach. Tak wygląda, proszę Państwa, tak wyglądają obchody Święta Dnia Kadeta. I wszystko, cała organizacja jest na barkach mojej osoby. Ja, żeby sfinansować, proszę Państwa, tą organizację, mam jedną pracę od 5 rano do 13, potem mam 2 godziny na obiad i od 15 drugą pracę, żeby finansowo w jakiś sposób, to, że tak powiem, dać radę. I dzięki temu, proszę Państwa, mamy to święto na barkach jednej osoby, a całe państwo polskie zawiodło. Urząd Marszałkowski, starostwo, miasto Kędzierzyn-Koźle. Nie ma ich. Mur milczenia. Można zadać pytanie, z czyjej ręki oni chleb jedzą? Z naszej. To gdzie oni są? Dlaczego nie ma wsparcia? Przecież to jest historia tej ziemi. Ci chłopcy mieli 16-17 lat. Oddali swoje życie za to, żeby tutaj była Polska. I coś im się od nas należy. Tyle na temat historii, proszę Państwa. Ja miałem taką prośbę, bo tutaj, prawda, jest delegat pana wojewody, żeby teraz zabrał głos. Po nim, rozumiem, zabierze głos przedstawiciel starostwa krapkowickiego, który również jest z nami. Za to serdecznie dziękuję. Potem będę miał do księdza prośbę o modlitwę za tych chłopców, za tych dzielnych chłopców, którzy oddali życie za Polskę. Także jeżeli można prosić. Państwa, odczytam Państwu list skierowany przez pana wojewodę opolskiego Adriana Sobaka do pana, do Państwa. Szanowni Państwo, w przeszłości polska młodzież wielokrotnie dawała świadectwo swego przywiązania do najwyższych narodowych wartości, Boga, honoru i ojczyzny. Nie inaczej było 97 lat temu, gdy grupa ponad 100 kadetów lwowskich wyruszyła na zachód, aby walczyć o polskość Śląską. Symbolem tej młodzieńczej potrzeby serca jest postać 16-letniego Karola Chodkiewicza, który śmiertelnie raniony na zboczach Góry Świętej Anny zakończył życie na ziemi Śląskiej. Roman Dmowski, polski mąż stanu i współtwórca naszej niepodległości, napisał kiedyś: jesteśmy różni, pochodzimy z różnych stron Polski. Mamy różne zainteresowania, ale łączy nas jeden cel. Cel ten to ojczyzna, dla której chcemy żyć i pracować. Te słowa jakże dokładnie komponują się z historią młodego krasowianina, który w trosce o ojczyznę, z miłości do polskości, ruszył do powstania i zginął na Śląsku. Dziękuję za Państwa pracę, za wstawienie pamięci o polskich bohaterach. Życzę sobie i Państwu, aby ze wzorem pokolenia Karola Chodkiewicza potrafili znaleźć. Nie można prosić. Szanowni Państwo, w imieniu starosty krapkowickiego mam zaszczyt przywitać w tej ziemi tak doświadczonej różnego rodzaju wydarzeniami, tak zróżnicowanej kulturowo i chciałoby się powiedzieć tolerancyjnej dla
wydarzeń dla ludzi, wierzeń i przekonań nadal w miejscu i upamiętnione tego, co miało miejsce 90 lat temu. Może to jest nienawidzony wątpliwości. Wielka, wielka osobistość, nie budząca dzisiaj żadnych negatywnych przejawów. Ustanowi święto. Dzisiaj tutaj się spotykamy w miejscu, jestem przekonany, że właśnie dzięki temu, dzięki upowszechnianiu historii możemy coś wspólnie zmienić. Dziękuję. Ja mam taką prośbę, że pan przedstawiciel rządu, tak ja rozumiem, tak? Rządu, jestem. No właśnie, na konferencji. Ale tu też niech pan zabierze głos. Niech zabierze głos. Właśnie ja mam taką prośbę, jeżeli ktoś z państwa jeszcze chce zabrać głos, panie generale, pan zabierze głos, tak? Proszę bardzo. Szanowni państwo, jestem komendantem na ciągłym stuletniej organizacji, ponad stuletniej organizacji Polskie Drużyny Strzeleckie, które powstały jako organizacja paramilitarna, parawojskowa w 1911 roku w Lwowie. My jesteśmy kontynuatorami tradycji tamtych strzelców, którzy Wojsko Polskie brali udział w reaktywacji Wojska Polskiego, a w pierwszej kompanii kadrowej Piłsudskiego było 78 strzelców Polskiej Drużyny Strzeleckiej. My tu jesteśmy już w większym gronie. Chcemy pomóc panu Kurzyńskiemu, potomkowi Jana Karola Chodkiewicza. I myśmy na tą okoliczność, że tu jest tak silny sprzeciw mniejszości niemieckiej. To my, wracając z delegacji rządowej z Estonii, gdzie tam odsłanialiśmy tablicę uczci Polaków, którzy brali udział w wyzwoleniu Estonii w 1918 roku. Przejechaliśmy na pole bitwy pod Kirchholmem. Tam z pokomnika wzięliśmy ziemię i murawę, gdzie Jan Karol Chodkiewicz, hetman polskoronny, pokonał wojska szwedzkie, trzykrotnie większe. Pokonał dzięki swojej przemyślności, mądrości i przebiegłości i siły uderzenia husarii. Tą ziemię przyjęliśmy tutaj, ustalimy jeszcze miejsce i chcemy rozpocząć, tu za wiedzą ministra do spraw kombatantów, repolonizację tej ziemi. Żeby tu powstał, czy na Górze Świętej Anny, czy są zgodnimi, panteon. Panteon mniej ziemi. Zwycięskich bitew polskich, gdyż jesteśmy wielkim narodem i zasługujemy na to, żeby na każdym metrze kwadratowym polskiej ziemi, polskiego państwa, żeby polskie interesy były zawartościowane. Mniejszości mają prawa, musimy dbać o prawa mniejszości, są ocywilizowane prawa mniejszości, ale stanowimy większość, jesteśmy dominującym narodem i nasze prawa są pierwszeństwem. Jeżeli gdzieś samorządy są zdominowane przez mniejszości narodowe, to jednak o nasze prawa większości musimy dbać i przeprowadzić tą repolonizację. Teraz od 2 lat jest rząd, który bardziej sprzyja tym polskim interesom. No i
sądzę, że my jako organizacja i tutaj Ministerstwo do Spraw Kombatantów też pomoże w tym procesie repolonizacji tych ziem. Oni, Góra Świętej Anny jest, ma wielką wartość dla Polaków i dla Niemców. My nie przeszkadzamy im czczenia ich wartości, ale nasze wartości muszą być docenione i powinniśmy mieć prawo tutaj je eksponować i realizować. Także panie Kuleszyński, w początku Jana Karola Chodkiewicza, hetmana koronnego polskiego, który w 1605 roku, 27 września pokonał Szwedów. My tu stajemy za tobą i tutaj nasi oficerowie są w swoich szeregach, będziemy cię wspierać. Pięknie, generale, pięknie. No, oczywiście bardzo chciałbym przede wszystkim podziękować panu Mieczysławowi za organizację i za wysiłek, jaki włożył w to, żeby przywrócić to święto kadetów naszej ojczyźnie. I to jest rzeczywiście oburzające, że pan Mieczysław w swojej pracy takie przeszkody napotyka. Ale muszę, panie Mieczysławie, proszę mi wybaczyć, muszę z woli sprawiedliwości powiedzieć, bo od pewnego czasu coś się w Kędzierzynie Koźlu zmieniło. My jako muzeum wspieramy również te pańskie wysiłki, a moglibyśmy tego zrobić bez akceptacji władz miasta. Proszę państwa, dla sprawiedliwości muszę powiedzieć, że również władze miasta zaczęły wspierać te uroczystości, chociażby w ten sposób, że akceptują to, że możemy mieć autokar, w którym tutaj niektórzy z państwa przyjechali. Nie było, byłoby niesprawiedliwe, gdybym o tym nie wspomniał. I mówię, zmienił się stosunek władz miasta Kędzierzyna-Koźla. Nie można całkowicie potępiać, chociaż wiemy, że rzeczywiście były początkowo duże problemy. Także przepraszam, że taką kroplę dodałem do tego, ale to mówię, sprawiedliwość wymaga, żeby to powiedzieć. Dziękuję bardzo i gratuluję wspaniałej uroczystości. Szanowni Państwo, zanim odmówię modlitwę należną temu miejscu i osobom, które wspominamy bardzo